Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drysty52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Cienie Przeszłości. Moi drodzy, już drugi raz podchodzę do tej nagrywki. Zdarzyła się taka sprawa akurat, że najzwyczajniej w świecie wywaliło mi Access Violation na tyle, że bałam się przez chwilę, że modyfikacja mi się w ogóle nie odpali. Bo tutaj mamy dosyć skomplikowaną sprawę, a konkretniej musimy wybiec ztąd, tak żeby ten strażnik nas nie zauważył. Tylko z tym jest mały problem, także postaramy się to zrobić jak najszybciej. Fuck. Niestety, moi drodzy, nie udało się. Mam nadzieję, że nie wywali mi Access Violation, że gra mi pozwoli się normalnie wczytać, moglibyśmy już to zrobić. Tego strażnika się nie da inaczej ominąć niż po prostu w taki sposób. Więc będziemy musieli raczej coś pokombinować. No fuck! Cholera! To jest najgorsza sprawa. Boję się, że teraz jak będę się więcej razy wczytywać, to gra mi wywali do pulpitu znowu. Jakby go ominąć, a może od drugiej strony. Ale nie w taki sposób. Wiecie co? Mam pewien plan. Ale nie wiem, na ile on jest w stanie wypalić. Nie mamy też pochodni, więc będziemy musieli uważać, ale postaram się tutaj pobiec. To za daleko, jasne. Tutaj oczywiście śpi Bartolo chyba. Wiecie co, zamknijmy za sobą te drzwi. Mam nadzieję, że chłop się nie obudził. Spróbujemy wyjść tędy. Nie byłoby to wcale głupie, a wręcz być może nawet normalne, że wyszlibyśmy tędy na spokojnie. Widzę, że tutaj też była jeszcze dalej ta biżuteria. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Och, Holender, dobra, ale tu mamy kluczyk, więc spróbujemy wyjść tymi drzwiami. Z tego co pamiętam, powinno nam się to udać. Bo w pewnym momencie wychodzimy do takiego miejsca, że na spokojnie jesteśmy w stanie się stąd wydostać, z tego co pamiętam. Więc nie byłoby to wcale aż tak głupie, żeby wyjść tędy. Co najgorsze jest to, że nie widać kompletnie niczego. Okej, tak, tutaj powinniśmy tędy móc wyjść. A nie widać kompletnie niczego z bardzo prostej przyczyny. Straciłam pochodnie, prawda? Dobra, spróbujmy. Okej, udało mi się wyskoczyć przez mury, więc teraz nie powinno być już większych problemów raczej. Tutaj nikogo nie ma? Nie, na szczęście nikogo nie ma. Dobrze pomyślałam, żeby wyjść tędy po prostu. Zamiast próbować wyjść koło tego strażnika. Na szczęście nie zmarnowaliśmy zbyt wiele czasu i w sumie to moglibyśmy się raczej skończyć skradać i po prostu tędy zejść. I zobaczyć, co tutaj się dzieje. Niestety nie mam pochodni. To jest ten ból. O, tutaj ktoś stoi. Kopacz. No przecież wiedziałem. Ktoś ty. Stoję sobie na targowisku, patrzę, a tu ktoś wchodzi do lochu. Krótko potem jakiś cień i Mag z Liną wspinają się na zamek. Pewnie myśleli, że nikt nic nie widzi, a tu proszę. Postanowiłem więc pójść za tobą. Czego ode mnie chcesz? Wszystkich twoich kosztowności. W przeciwnym wypadku polecę na skargę do strażników i każę cię aresztować. Chyba śnisz. Nie myśl, że pozwolę ci stąd odejść. Przekonajmy się. Okej, koleś chce mnie bić. No, dawaj chłopie. Poważnie? Wiecie co, może ja bym go zabiła najlepiej. Dobra, tam na górze się ktoś spostrzegł. Najgorsze, że nie mogę go dobić, nie? Wybaczcie, że zrobię to w taki chamski sposób. Poczekajmy, aż wstanie go dobijemy, bo... Nie wiem, on już chyba nie wstanie, mi się wydaje. Chyba go zabiłam na amen. Wstaje? Nie. Raczej... O cholera! To już wiemy, jak się tutaj rozwaliło wszystko. Cholera jasna.
Okej. Okay. To nie może być zbieg okoliczności. Diego musi mieć z tym coś wspólnego. Najpierw draka z kopaczem, a teraz jeszcze ta wieża. Lepiej nie rzucać się w oczy, tak jak mi doradził Diego. Okej, okay, schowamy się. Boli mnie tylko fakt, że minęło kilka dni, ale to nie to mnie boli. Boli mnie, że zadanie z Aidanem jest już nieaktywne. Czy z orkowymi psami, no ale to było zadanie zabójcze. Trudno, nie udało się go wykonać. Nie będę płakać. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Jesteśmy w swojej chacie. What? Nie, nie jesteśmy w swojej chacie. Możesz wyczołgać się ze swojej dziury, chłopcze. Gomez chce się z tobą widzieć. Jak mnie znalazłeś? Jestem Diego. Taka odpowiedź powinna cię usatysfakcjonować. Okej. Co się stało z wieżą? Nieprzyjemna historia. Przyłapano Miltena i mnie w zamku. Musieliśmy uciekać, przy czym jeden z tych uczonych magów cisnął w nas kulą ognia i trafił prosto w worek z magiczną rudą. O Boże. Wybuch rozsadził wieżę, a Milten i ja daliśmy nogę, korzystając z okazji. O cholera. Dlaczego Gomez chce się ze mną widzieć? Wspomniałem mu, że Brabak przemycił rudę ze starej kopalni, a ty mi przy tym pomogłeś. Teraz chcę z tobą zamienić parę słów. Okej, okay, a co z Brabakiem? Co z Brabakiem? Nie żyje. Kilka dni temu rozpuściłem w obozie plotkę, że Gorn ukrywa się w jaskini niedaleko stąd. A najemnikom wspomniałem przy okazji, że zastaną tam Brabaka i całe krocie rudy. Reszty możesz się domyślić. Brabak złapał się w pułapkę jak szczur i został stratowany przez najemników. Oczywiście nikt w starym obozie o tym nie wie. Na dodatek znaleziono później w jego kufrze biżuterię, którą podprowadziłeś. Wprawdzie nie było jej tak dużo, jak się spodziewałem, ale cel został osiągnięty. Okej, no tam widziałam jeszcze, że w komnacie, gdzie spał Bartolo, mogliśmy jeszcze wziąć biżuterię. A jeśli chodzi o mój test... Już się tym zająłem, jako podziękowanie za tę sprawę z biżuterią. Udało mi się znaleźć jedynie część jakiejś listy z imionami, ale to wystarczy. Moje gratulacje, przeszedłeś próbę. A teraz przestań się chować jak kreto szczur w jaskini i wyłaź. Gomez nie lubi czekać. Zajrzyj po drodze do zamku jeszcze do swojej chaty. Widziałem niedawno jakiegoś gościa, który coś tam zostawił. A, zapomniałbym. Gorn przesyła pozdrowienia i w ramach podziękowań kazał ci przekazać ten topór. Okej, okay, topór dostałam? Topór Gorna. Wow, zajebiście. Dobra, to tak, najpierw... Patrzcie, kto wyszedł ze swojej dziury. Dość długo siedziałeś w mojej kryjówce. Gdyby Diego mnie nie znalazł, pewnie i tak bym wkrótce wyszedł. Ta nuda była nie do zniesienia. A zgodnie z twoimi słowami, na szczęście nikt nie kazał mnie szukać. Ile rudy jestem ci winien za tę przysługę? Daj spokój. Wystarczy mi, że Brabak wącha kwiatki od spodu. Nie martw się, ta sprawa pozostanie naszym małym sekretem. Okej, okay, w porządku. Jakie ty masz towary? Masz jakieś lepsze? Nie. Dobra. Tutaj widzę, że w ogóle Mark przyszedł. A wy co tu robicie? Naprawiliście już most? Ha, wręcz przeciwnie. Porzuciliśmy robotę. Co się stało? Mówiłem tym tępym strażnikom od początku, że my, cienie, nie zdołamy długo bronić obozowiska. Ten rozgwar po zawaleniu się wystraszył wszystkie zwierzęta i potwory z lasu. Pieprzony cieniostwór wpadł w panice do obozu i nas zaatakował. Kiedy sami byliśmy mocno zaskoczeni runięciem wieży. Bydle zabiło prawie połowę moich ludzi, zanim zdążyliśmy uciec. Strażnicy nie potrafili się z nim uporać? Gomez odesłał wszystkich strażników do obozu. W najbliższym czasie nigdzie się nie wybierają. Nie brzmi to za dobrze. Ja to już mam wszystko w dupie. Kicham na cały ten most, a do naszego leśnego obozowiska się już nie zapuszczę. Okej, okay, nowe zadanie, wysiedlenie dorwali. A Aidan? A Aidan? Już wcześniej nas opuścił. Może on by sobie poradził z cieniostworem. Ale tego się już pewnie nigdy nie dowiemy. Okej, okay, a pokaż towary? Pokaż. Nie prowadzę handlu. Oż ty, w dupie cię mam w takim razie. Dobra, to co? Idziemy od razu w takim razie do Gomeza. Gomez, tak jak wiemy, faktycznie nie lubi czekać. Więc chodźmy. Tylko zanim pójdziemy też najpierw do naszej chaty, nadal myślę o tej skrzynce, do której mam klucz, chyba. A przynajmniej do tego miejsca, gdzie coś jest niby...
Ej, moi drodzy, to jest tu. Mogę coś tu? Ej, mogę to kopać. Ej, myślałam, że to jest tam dalej, a to tutaj jest jedno. Okej, dobra. Od razu wiedziałem. Mamy, tajemnica Dextera, zadanie zrobione. Teraz jeszcze tylko otwórzmy tą skrzynkę, chyba od drugiej strony. Tak. A w skrzynce? 250 brwag rudy. Ej, naprawdę, gdybym nie zauważyła tego X-a, to byśmy nawet tutaj nie przyszli, nie? Mam już dość tej. Ciekawe, czy Malte już zniknął? Chyba tak, bo go nie widzę nigdzie. Okej, okay, tu jest nasza chata i jakaś wiadomość. Wiadomość od Erika. Co my tu mamy? Wiadomość od Erika. Szukałem cię ładnych kilka dni, ale przepadłeś jak kamień w wodę. Odpuść sobie wreszcie te całodzienne spacery po kolonii i zostań w swojej chacie jak normalny człowiek. Skoro czytasz tę wiadomość, zajrzyj do mnie o północy. Mieszkam koło areny. Pamiętasz? Tylko nikomu ani słowa. Nie pożałujesz, obiecuje Erik. Dobra, jak załatwimy sprawę z Gomezem, to musimy pamiętać o tym, żeby iść tam, jak będzie północ. Stój! Uspokój się. Gomez chce się ze mną widzieć. Wpuść mnie. Zapamiętałem sobie twoją twarz, koleś. Jak zaczniesz rozrabiać, szybko się z tobą rozprawię. Okej, okay, w porządku. Wow, jesteśmy teraz legalnie na zamku. Strażnicy tutaj są. Dobrze, że pomyślałam, żeby wyjść tylnym wyjściem. To było mądre. Co mogę dla ciebie zrobić? Kim jesteś? Nazywam się Kruk. Jestem prawą ręką Gomeza. Każdy, kto chce się spotkać z szefem, musi najpierw porozmawiać ze mną. Przysyła mnie Diego. Zaliczyłem swój test zaufania. Chcę się zobaczyć z Gomezem. Dobrych ludzi nigdy nie za wielu. Chyba masz wystarczająco równo pod sufitem. Możesz się nam przydać. Zabiorę cię do Gomeza. Chodź za mną. Tylko niczego nie dotykaj. No dobrze. Tutaj jest Bartolo, oczywiście. Gomez jest tam. Jeśli nie okażesz mu należnego szacunku, osobiście nauczę cię dobrych manier. Zrozumiano? Okej. Okay. Wiecie co, zapiszmy się przed rozmową z Gomezem. Tak będzie najlepiej. No i witam, Gomez. Przysyła mnie Diego. Wspominał o tobie. Włamałeś się do mojego zamku. Wystrychnąłeś na dudka moich strażników. I na dodatek tego samego dnia zawaliła się wieża w obozie, która zesłała śmierć na dziesiątki moich ludzi. Chyba jesteś w stanie zauważyć, że mój nastrój jest wyjątkowo paskudny. Masz tylko jedną szansę, żeby podać mi powód, dla którego nie miałbym cię zabić na miejscu. Jeśli myślisz, że... Potrzebujesz dobrych ludzi. W końcu wielu zginęło w wyniku tej katastrofy z wieżą. Nie mogę się doczekać. Dalej, przekonuj mnie. Okej, okay, dobra. Jestem doświadczonym złodziejem. Faktycznie zakradłeś się do mojego zamku. To się może przydać. Okej, okay, dalej. Przeszedłem test zaufania. Przeszedłem test zaufania. Moje gratulacje. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Jestem dobrym wojownikiem. Śmiem wątpić, patrząc po twoich wątłych ramionach. Mam kontakty w innych obozach. To normalne, że kopacze i krety mają styczność ze sobą. Się do tego nie mieszać. Nudzisz mnie. Przejrzałem machinacje Brabaka. To niewątpliwie przemawia na twoją korzyść. To chyba wystarczy. W rzeczy samej. To ty zająłeś się tym nowicjuszem Nerasem, prawda? Tak. Udało mi się znaleźć część jakiejś listy z imionami. Pokaż mi ją. Winston. Tu jest jego imię. Czyli dobrze podejrzewałem. Na czym polega problem? Winston był jednym z moich strażników. Wtykał nos w nie swoje sprawy i jest w posiadaniu informacji, które nie są przeznaczone dla innych uszu. To, czego się dowiedział, nie może dotrzeć do absolutnie nikogo spoza obozu. Chciał uciec po tym, jak go zdemaskowano, ale udało nam się temu zapobiec.
Teraz od wieków kryje się w zamku i z pewnością będzie próbował się wymknąć, wykorzystując do tego nowicjusza Nerasa. Nie może dotrzeć do żadnego z pozostałych obozów i podzielić się swoimi doniesieniami. Od teraz jesteś jednym z moich cieni. Z racji niefortunnego wypadku, przez który straciłem wielu dobrych ludzi, daję ci szansę stać się jednym z moich strażników szybciej niż zwykle. Luka musi zostać wypełniona. I to szybko. Co mam zrobić w zamian? Dowiedz się więcej o tym spotkaniu i zabij Winstona. Zazwyczaj jest mi wszystko jedno, czy kopacze uciekają do sekciarzy, ale z pewnością posiadają informacje, którymi my nie dysponujemy. Nakłoń tylu kopaczy do nieopuszczania obozu, ilu tylko zdołasz. I dowiedz się przy okazji czegoś więcej o Winstonie. Dasz mi znać, kiedy doinformujesz się w sprawie spotkania. Następnie udasz się tam razem z moimi strażnikami i zabijesz każdego, poza członkami obozu na bandce. Nie chcę wszczynać sporów ze strażnikami świątynnymi. Mam zabić każdego kopacza? No i? Skoro przestają pracować na rzecz starego obozu, to i tak są bezużyteczni. Nie jestem pewny, czy... Posłuchaj mnie uważnie. To ja tu rządzę i to tobie przydzieliłem zadanie, które uczyni z ciebie strażnika w bardzo krótkim czasie. Zajmij się tym albo skocz z zamkowych murów. A teraz wynocha! Jeśli myślisz, że... Mam jeszcze kilka pytań. Pytaj, ale nie zajmuj za dużo czasu. Może... Dlaczego po prostu nie wyrzucicie Nerasa? Bo wtedy Winston zostanie w obozie i znajdzie inną drogę ucieczki. Nie rozumiesz? Ja chcę, żeby to spotkanie się odbyło, żeby Winston wylazł ze swojej nory. Jeśli zginie, stracę całe zainteresowanie sektą i kopaczami. Jakiego haka ma na was Winston? Naprawdę myślisz, że ci to powiem? Zajmij się nim. Więcej nie musisz wiedzieć. Jak do tej pory magnatom nie przeszkadzało, że sekciarze szukają tu nowych członków. Niech sobie to dalej robią. Mam to gdzieś. Chodzi o ten jeden konkretny przypadek. Jak dowiedzieliście się o Winstonie? Widziano go, kiedy nas szpiegował. Uciekł z zamku, ale nie mógł zwiać z zewnętrznego pierścienia. Od tego czasu ukrywa się w obozie i czeka na odpowiedni moment do ucieczki. I pewnie mu się to uda z pomocą tego sekciarza. Skąd macie pewność, że jeszcze tu przebywa? Jeden ze strażników go szukał, a później został znaleziony martwy. Nie wierzę w zbieg okoliczności. No dobra. No to chyba wiemy wszystko. Czy ja naprawdę nie dostałam żadnej lepszej zbroi? O, w teorii cieniem jestem już. A z Bartolo mogę coś na przykład pogadać? Może Diego da mi zbroję? Kruk? Nic z tych rzeczy. Dobrze. Jak ci poszło, przyjacielu? Mam odebrać swoje wyposażenie. Zatem teraz jesteś jednym z cieni. Gratulacje. Proszę, to dla ciebie. Jeśli będziesz chciał kupić lepszą zbroję, zgłoś się do mnie ponownie. Możemy zatem odłożyć na bok tę całą drakę z Brabakiem i świętować nasze zwycięstwo. Jeszcze jedno. Gomez zlecił mi pewne zadanie, dając tym samym szansę dołączenia w szeregi strażników. Nie chciałbym być. Muszę jednak dowiedzieć się więcej o spotkaniu i zabić każdego napotkanego tam kopacza. Nie wiem, co mam o tym sądzić. Tak się namęczyłeś, żeby zostać cieniem, a teraz chcesz się narazić, bo nie odpowiada ci zlecenie? Jestem jednak w stanie zrozumieć twoje wyrzuty sumienia. Ale sam powinieneś zdecydować, którą drogę obrać. Gomez tak tego nie zostawi, jeśli zdecydujesz się odmówić. Albo zrobisz, co do ciebie należy i zostaniesz strażnikiem, albo posłuchasz swojego sumienia i pomożesz uciec kopaczom z obozu. No raczej pomożemy kopaczom. Pomogę kopaczom. Nie po to zostawałem cieniem, żeby teraz zastępować miejsce Brabaka. Trochę dziwnie jest patrzeć na kogoś w kolonii, wykazującego takie honorowe zachowanie, ale to twoja decyzja. Tylko nie licz za bardzo na moją pomoc w tej sprawie. Staram się nie rzucać w oczy po tej aferze z wieżą. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, znajdziesz mnie w mojej chacie. W porządku. Nowe zadanie z dala od obozu, nowe zadanie Darion. Lepszy pancerz, nauczyć, to ty zręczność, tak.
Wróć niedługo. Super. A jak w ogóle z punktami nauki? Dobra, nie mamy na razie punktów. A gdzie znajdę? Tomasa, Jessego, Brama, Dariona. Darion gdzie jest? To nie był czasem kowal? Zajrzyj do kuźni Huno. Może gdzieś się tam kręci. Okej. Grahama. Jesse, wiemy gdzie jest. Tomas? Tomasa. Mieszka nad targowiskiem. Możesz mu przy okazji przekazać, że dalej jest mi winien 50 bryłek. Dobra, możemy w sumie popytać. Jessego. Mieszka niedaleko targowiska. Dobra, Brama? Brama. Myślę, że ma swoją chatę gdzieś przy południowym wyjściu. Nie było Grahama. To nasz kartograf. Mieszka w jednej z chat tuż przy północnej bramie. Dobra, poradzimy sobie. I Garpa? Garpa. Jego chata znajduje się dokładnie naprzeciwko Snafa. Dobra. Mamy trochę informacji, jak tam w ogóle, ile mamy bryłek. 490 w teorii, moglibyśmy sobie pozwolić na lepszy pancerz. Ale chyba nie ma to na razie żadnego większego sensu. Lecimy w takim razie, jak my z tym stoimy? Zadania, Darion. Darion zniknął. Świetnie, z dala od obozu. Trochę inaczej wyobrażam sobie życie jako cień. Zamiast przesiadywania w spokoju przed swoją chatą i braku pokorzeń ze strony Brabaka, muszę wyciągnąć ją informację od kopaczy, żeby namierzyć tego Winstona i go zabić. Nie wezmę w tym udziału. Nyraz powinien jak najszybciej się o tym dowiedzieć, żeby on i pozostali kopacze nie narazili się na jeszcze większe niebezpieczeństwo. Wysiedlenie Drwali. Cień służby zaatakował leśne obozowisko. Okej, okay, no możemy zabić się stwora. Wyprawa do kopalni. Kopacz Erik chce się ze mną spotkać w jego chacie, żeby coś omówić. Dobra, uzdrowienie. Branson szuka jakiegoś silnego eliksiru. W zamku, tak? Musielibyśmy coś czuje pookradać skrzynki. Chyba, że taki eliksir gdzieś leży. Na przykład u magów. Albo coś w tym stylu. Powinieneś wierzyć we wszystko. Moglibyśmy się przejść po zamku. W ogóle magowie mają zamknięte? Damarok? Może. Czy wy, magowie ognia, macie coś na sprzedaż? Możemy zaoferować kilka cennych artefaktów oraz mikstury, które sami uważaliśmy. Wątpię jednak, aby ktoś taki jak ty mógł sobie pozwolić na ich zakup. To już moje zmartwienie. Nie chciałbym być Dobra, co ty masz? Esencja uzdrawiająca, eliksir uzdrawiający, wyciąg. Mamy eliksiry siły do kupienia. Zręczność, punkty życia. Nigdy się nie nauczą. Amulet siły. Mamy amulet siły już. Uzdrowienie, ognisty pocisk, światło. A te na górze to są do zręczności pewnie? Tak. Wiecie co? Myślę sobie, czy tamtemu gościowi pomógłby taki eliksir, taka setka na przykład. Moglibyśmy spróbować ją kupić. Oczywiście. Jak nie jemu, to może przyda się nam. Także kupię jedną taką setkę. To się już więcej nie powtórzy. Okej, myślałam przez chwilę, że mam eliksir szybkości, ale nie mam. Dobra. Wiecie co? Zrobimy sobie zapis, bo dawno nie zapisywałam. I tak, mamy jeszcze trochę czasu, trochę sporo. Możemy spróbować troszeczkę tutaj czegoś porobić. I podobno też na zamku można znaleźć książki, więc myślę, że moglibyśmy się w sumie tutaj rozejrzeć. Na przykład na górnych, po górnych kwaterach. Teraz nikt nie powinien mnie bić za to, że tutaj chodzę. W ogóle dlaczego tutaj jest dalej tak ciemno? Dobre pytanie. Moglibyśmy pokraść tutaj co nieco. Tutaj żeśmy w sumie byli. Chleb. Pójdziemy na pewno do kwatery, gdzie śpi Bartolo. Tutaj jest wszystko nieotworzone? What? Dobra, spróbujemy otworzyć w takim razie. Lewo. Lewo, prawo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. A dlaczego ta biżuteria dalej tutaj jest? Wydawało mi się, że tą biżuterię to ja tutaj już stąd brałam. Okej, okay, dobra. Ta biżuteria mi w takim razie jest niepotrzebna w ogóle. Tu jest kwatera Gomeza. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj wchodzić. Tu też była biżuteria. Ciekawa książka. Cudze łóżko, tak. Ciekawa książka może być przydatna. Możemy też poszukać innych rzeczy.
W sumie możemy spróbować pootwierać te kuferki. Lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo. Kolejna biżuteria. Pozwólcie, że ja tę biżuterię zostawię. Będziemy tylko zabierać inne rzeczy. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, lewo. Co? Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Dobra. Sporo tej biżuterii. Ile mam jeszcze tych wytrychów, bo ja tak łamę? 33, dobra. Trochę to ryzykowne, co ja tutaj teraz robię, no ale powinniśmy tutaj pochodzić, popatrzeć. Tak, tu też właśnie była biżuteria, fajka, smażone mięso, kolejne. Tutaj dużo tej biżuterii, no nie chcę teraz tego zbierać. Lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. Piwo i wino. Dobra, czy tutaj coś jeszcze znajdę, czy nie za bardzo? Tutaj jeszcze może coś być w tym pokoju. Cudze łóżko, kolejna skrzynka. Tak, i myśmy wyszli sobie tędy. Tutaj są dwie skrzynie jeszcze. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Dobra. Kubek, mięso, trochę bryłek. Dobra, pozbierajmy. Prawo, 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 lewo, lewo. Tutaj dosłownie chyba to samo. Wiecie, pomyślałam sobie, że w sumie dobrze by było sobie tutaj pozwiedzać to miejsce. Na razie mamy jedną książkę, mieliśmy mu przynieść więcej tamtemu gościowi, z tego co ja pamiętam, a nie jedną, więc postaramy się to potem zrobić. Ale na razie chciałabym, o matko, tutaj pochodzić. Nie wiem, czy coś jeszcze będzie wyżej. Tutaj wydawało mi się zawsze, że były skrzynki, ale chyba nie. No musimy się zająć tą sprawą z kopaczami na pewno. Ale zanim to zrobimy, to dobrze by było tutaj sobie właśnie pochodzić. Co to... Jezu, gdzie ja dotarłam? Siema, wagon. Wyglądasz mi na kogoś, kto nie lubi piwa. I wiesz co? Szanujmy się. Jak można nie lubić piwa? O matko! A tu... Jakudłaty turnowaty, nie wiedziałem co to taty. Jakudłaty turnowaty, nie wiedziałem co to taty. Wow, co tu robisz? Nie przeszkadzaj mi. I pamiętaj, bractwo jest najważniejsze. O cholera jasna. Mogę ci zawalić piwo? O, żeż w mordę. Ej, no takiego czegoś to ja się nie spodziewałam, nie? A dlaczego muzyka jest taka, jakby tu Beliar sam był? Prawo, prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Bryłka rudy. Dzięki. Dzięki, wagon. O matko, co jeszcze powiesz? Ohoho, no kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy i pogromca uśmiechów dzieci. Dobra, dam spokój wagonowi, ale Boże, ej, nie spodziewałam się czegoś takiego, nie? Wydaje mi się, że jak oglądałam serię Urobina 100 lat temu, w sensie chyba 2 lata temu czy 3, to on tutaj nie wchodził. O matko, ale go przegapił easter egga. Fajnie. A ja znalazłam easter egga. Wow. Wow. Pomyślałam sobie, że pochodzę, wiecie, w poszukiwaniu tych książek, no nie? A tutaj taka sprawa. Mogę się puścić, dziękuję. Dobra, tu mamy ogarniętą sprawę, możemy stąd iść. Książki jeszcze mogą być po drugiej stronie. A konkretniej, wiecie gdzie. W siedzibach strażników, w sensie tam gdzie oni śpią. Zawsze to samo. Okej, tu są... Tutaj coś się popsuło z tłumaczeniem ewidentnie. Dobra, no możemy tutaj pochodzić. Tu jest Fletcher. Cześć. Czy ty się obrazisz, jeżeli ja bym sobie to wszystko pozabierała? Nie mam pojęcia. I tu jest Bulit. I książka też. Koniec. Ciekawa książka. Okej, ich jest więcej w takim razie.
Okej, okay, Bulit postanowił robić kółka, nie będę mu może przeszkadzać. Przyszłam po te książki przede wszystkim. Tutaj chyba będzie zamknięte, coś czuję. A nie, jednak otwarte. Cześć, Stone. Okej, okay, nie mogę z tobą gadać. Szkoda, tutaj też są kuferki. Jeszcze tutaj chyba będzie też zamknięte. Dobra, nie chciałam tego robić. Gdzie się zapisałam? 16.34. Okej, okay, czyli minutkę temu, dobrze. No tak, zapisałam się zanim wzięłam książkę od Bulita. Ale się na mnie spojrzał. O matko, dobra, czyli tam nie idziemy, bo tam nic nie ma. Wydaje mi się, że książki powinny leżeć luzem, a nie nawet w kuferkach. Zresztą tutaj tych kufrów jest milion. Dobra, pozwólcie, że sobie po prostu wejdziemy na górę. Tutaj nie wiem, czy będzie w ogóle otwarte? Powinno być. Ech, nigdy tego nie otworzę. Okej, okay, no w teorii nie da się tego otworzyć. Mamy dwie książki. To mało, ale jeszcze może być coś na górze. To jest miecz. Nie mogę nic z miczem. O nie, dostanę w pierdziel. Jezu, miecz. Miecz nie bij. Miecz. Miecz, zostaw mnie. Okej, okay, tu nic nie ma. Naprawdę? Po cholerę ja tu weszłam. Dobra, idę stąd, bo miecz będzie mnie bił. O Jezu. Dobra, magowie mają zamknięte. Czy u Stone'a nie było jeszcze jakiejś jednej książki chociaż? Czy coś w tym stylu? Na tych półkach? Bo mi się coś wydaje, że tutaj może coś leżeć. Jest tutaj ciekawa książka. Pewnie dostanę w łeb. Nie. Dobra, mamy trzy książki. Więc będziemy mogli raczej je oddać naszemu koledze. Mamy to zadanie dalej z molem książkowym. Tak, oczywiście, że tak. Dobra, to wiecie co? Może się przejdziemy do tego gościa. No i musimy też tych kopaczy poszukać. I spróbujemy też temu jednemu dać ten eliksir. Myślę, którędy teraz iść gdzie. Najpierw może chodźmy do tego mola książkowego. I tak będzie chyba dobrze. Ale może nie w wodę. Nie wchodzimy do wody. On czeka, ma dalej chatę. Dobra, tu jest świstak. Nie chcemy nic od niego. I nasz koleżka ma chatę chyba tutaj? Nie chciałbym. Tak, cześć Mariusz. Mam książki dla ciebie. To się już nie powtórzy. A oto twoja ruda. Okej, pięknie. Zadanie wykonane. Super. Skoro tutaj jesteśmy... Najpierw wieża omal nie zwaliła mi się na głowę, a teraz jeszcze ty. W stroju cienia. Zwariowany dzień. Okej, okay, z Finem nie mogę gadać, ale tutaj jest Jessie na górze. Ze Snipesem też nie musieliśmy gadać, więc nie będę. Ale z Jessim chciałbym porozmawiać. Jessie będzie tutaj troszeczkę wcześniej stał. Cień. Tak, Jessie powinien siedzieć tutaj chyba. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. No gdzie on jest, do cholery jasnej? Dziękuję. To by było zbyt mądre. No i co, Jessie? Pogadajmy w takim razie. Przysyła mnie Nyras. Jakieś kłopoty? Nareszcie doczekałem się pomocy. Już myślałem, że o mnie zapomniano. Co się stało? Chcę zwiać z obozu razem z Nyrasem. Ta paplanina o śniącym średnio mnie interesuje. Ale jeśli wierzyć plotkom, nowicjusz prowadzi tam o wiele lepsze życie niż kopacz w starym obozie. Skati kazał jednak strażnikom mnie pilnować, bo jeszcze nie spłaciłem swoich długów u niego. Tylko mi nie mów, że mam to wszystko uregulować. O jaką kwotę się rozchodzi? 200 bryłek. Niewiele, na szczęście. Mhm. Gdzie jest Skati? Mieszka tuż przy wejściu na... Tak, to wiemy. Dobra, czyli dla Jessiego musimy uregulować dług. Tak. Dobrze. Myślałem, że to się już skończyło dawno temu.
No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby współpracować z kopaczami, no ale to były nasze ziomki, nie? Dobra. To do Skatiego musimy z tym iść, w porządku. Tutaj jeszcze się przejdziemy, kopacz, kopacz. Możemy się przejść i popatrzeć, pogadać. Tu jest Udo, chyba... Drogasz Tomasa. Tak, tak. No. Gdzie on jest? Zniknął ładny tydzień temu. Nie chciał płacić za ochronę. Jeżeli ta gnida miała u ciebie długi, to przykro mi. Na pewno już nie zobaczysz swojej rudy. Mm-hmm. A ty co tutaj robisz? Przejąłem sobie jego chatę. W końcu jemu już nie będzie potrzebna, a mnie przyda się więcej przestrzeni. Kto pobierał od niego pieniądze? Neg odpowiada za tę dzielnicę. Okej, okay. Co mamy odnośnie Tomasa? Tomas zniknął, powinny porozmawiać o tym z Negiem. Tak, do Nega będziemy mijać raczej po drodze. To nie powinien być większy problem. Tutaj ktoś mieszka w ogóle? Nie wiem. Tak, teraz mamy tutaj przejście oczywiście, bo tutaj się zawaliło. Tylko zachowaj to dla siebie. Deska, świetnie. Kopacz, kopacz. Tak, przejdziemy tędy na szczęście. No i sobie pogadamy jeszcze z kilkoma osobami. Witam. Kopacz, kopacz. Tu jest Nyras. Co do tego spotkania... Nie! Odejdź, niewierny! Jedna z moich lis zniknęła, a ty nagle zostałeś cieniem Gomeza. Potrafię dodać jedno z drugim. Gomez wie, że Winston bierze udział w spotkaniu i chce go widzieć martwego. Każdy, kto opuści obóz razem z tobą, jest w niebezpieczeństwie. Nie przegonię potencjalnego wierzącego tylko dlatego, że arogancki snob z zamku ma z nim problemy. I po co mi o tym wszystkim mówisz? To ty pierwszy spowodowałeś wszystkie problemy z Gomezem. Chcę ci pomóc. Gomez zlecił mi pewną misję, której w żaden sposób nie spełnię. Wolę opuścić obóz i obrać inną drogę. W takim razie opowiedz mi o planach Gomeza. Może wtedy ci uwierzę. Mój test zaufania polegał na tym, aby się o tobie więcej dowiedzieć. Magnaci już wtedy podejrzewali, że możesz pomóc Winstonowi w ucieczce. Normalnie nie ma problemów z tym, że wasi ludzie szukają tutaj nowych nowicjuszy. Wśród nich jest jednak Winston, który zagraża Gomezowi. Dlatego Gomez zaproponował mi możliwość wstąpienia w szeregi straży, jeśli uda mi się dorwać Winstona. Oznacza to, że muszę zmusić kopaczy do zostania w obozie i w ten sposób dowiedzieć się więcej o spotkaniu. To dlaczego jeszcze oddycham, a nie leżę martwy w jakimś kącie, skoro dla magnatów jestem solą w oku? Gomez chce, żeby to spotkanie się odbyło. Nie wie tylko kiedy i gdzie. Winston siedzi w ukryciu i nadal nie zostawia po sobie śladu. A dopóki żyje, Gomez nie może zmrużyć oka. Winston opowiadał mi tę historię z magnatami. Właśnie dlatego zadałem sobie trud, żeby opracować tajne przejście, które pozwoli nam przemknąć się pod nosem strażników. Kto wie, co się stanie, gdy jego informacje dotrą do guru. On musi się dostać na bagna bez względu na koszty. Pozwól, że ci pomogę. Już raz mnie zdradziłeś. Czemu miałbym ci wierzyć, że mi pomożesz, a nie chcesz po prostu tylko znaleźć Winstona? Co chcesz zyskać? Dostarczyłem Gomezowi dowód, że pomagasz Winstonowi, narażając w ten sposób wszystkich kopaczy, którzy za tobą pójdą. Nie widzi mi się już dłużej zostawać w obozie po czymś takim. Poza tym najpewniej będę musiał znaleźć sobie nowych przyjaciół w innych osiedlach. To w rzeczy samej brzmi logicznie. Ale po was, ludziach ze starego obozu, nigdy nie wiadomo, jaką rolę w tym wszystkim odgrywa sumienie. Musisz udowodnić mi po raz ostatni, że myślisz poważnie. Wystąp przeciwko staremu obozowi, a zaskarbisz sobie moje zaufanie. Co mam zrobić? Ta lista, którą mi ukradłeś, zawierała imiona tych, których jeszcze dręczą problemy. Udaj się do każdej osoby z tej listy, za wyjątkiem Winstona oczywiście, i pomóż im opuścić obóz.
I zajrzyj możliwie jak najszybciej do kopalcza Tomasa. Zniknął gdzieś. Postaraj się nie zawieść moich oczekiwań. Jasne. Najbardziej rozwala mnie to, że Nek stoi obok mnie, nie? dobra. Gdzie szukać kopaczy? Gdzie szukać tych kopaczy? Najlepiej zapytaj o to... Tak, rozmawialiśmy już z jego. Gdzie znajduje się chata Tomasa? Tuż przy południowej bramie. Okej. Kiedy i gdzie odbędzie się spotkanie? Naprawdę myślałeś, że ci to teraz powiem? Dobra, jasne, wrócę, kiedy się czegoś dowiem, koniec. A ty Nek, Łajzo, podsłuchująca? Szukam Tomasa. Musiałeś go ostatnio widzieć. Zbyt szybko go nie zobaczysz. Miał strasznie niewyparzoną gębę, kiedy nie mógł zapłacić za ochronę. Co z nim zrobiłeś? Najpierw trochę sprałem, a potem wysłałem do starej kopalni. Prędko stamtąd nie wyjdzie. Czego właściwie od niego chciałeś? Już nieważne. Z dala od obozu. Chłopie, daj mi żyć. Dowiedziałem się więcej o Tomasie. Tak? Nek wysłał go do starej kopalni. Do diabła. Obawiam się, że prędko stamtąd nie wróci. Straciliśmy niestety jednego nowicjusza. Dobra, moi drodzy, tą rzecz będziemy kontynuować w kolejnym odcinku. Ja już wam na dzisiaj dziękuję. Sporo zrobiliśmy, sporo też nie zrobiliśmy, no tak bywa czasami. Dziękuję wam za oglądanie, jeżeli film wam się podobał, możecie zostawić po sobie łapkę w górę, jakiś miły komentarz. No a jeżeli chcecie widzieć więcej, to subskrypcję z dzwoneczkiem. Lecę montować dla was ten odcinek, do kolejnego, cześć!